Także proszę Państwa, radio nasze Conchita, Talk FM, Conchita Barbie Baby Langstrom. Proszę z nami wyjść. No mamy to baciuszkę. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zbudować. Na wniosek. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Teraz musicie się zbudować. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zbudować. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Zdanie sposób, jak sobie to samo wyreguluje. No już jesteś. Powstaje wtedy epidemia. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Dajmy sobie spokój. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Z tymi rozpoczynamy się epidemiami różnych gatunków. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Pięknego parku urządzonego, no już jest ogromny odbiór różnorodności. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się pan to wszystko zepsujesz. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zarobować system w ten sposób, że te no już jesteś. Tam były takie cenne. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się bez tego ogrodnika. No już jesteś. Konserwatora. No mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zginęło nam ponad 3,5 tysiąca hektarów siedliska. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Słyszałem ostatnio, jak był pan minister. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. W obowiązku no już jesteś. Tą naturę 2000 respektować, czyli to jest środowisko konserwowe. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Pracowany przez miejscową. No już jesteś. Można pozbawić niszczyć. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. A dwa, braku równości. Tak, bo no tak no chyba nas kusi Komisja Europejska. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Donoszą do Komisji Europejskiej, żeby ona nas skarżyła i no już Trybuna Sprawiedliwości wprowadzała tutaj rzeczonego ministra. No, musiał stanąć no już jesteś. Trybunałem Sprawiedliwości. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Musiałem bronić honoru Polski, no Polski w ogóle. No już jesteś. Ochrony przyrody. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Wiedzy, i teraz musicie się zrzucić. Użytkowania nauki. No już na jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. A uda nam się. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. No błędne założenia, albo rzeczywiście te przesłanki są kłamliwe. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Może tak nasmarował na pana ministra i na Polskę no i teraz Komisja Europejska. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. No, to może krok za daleko. Czy ona się wycofa? No jakie już jesteś. Tego stanie słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. No już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Jak zmieniono sposób zagospodarowania. No już jesteś. No to oczywiście zareagowało słuchaj, na mamy to systemy, które są dyskryminowane ręką człowieka i niektóre zaczęły no już jesteś. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. I teraz musicie się zrzucić. Pytanie, ta misja Polski, no już ta jesteś. Polski. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Człowieka, teraz który się no właśnie w dobry sposób no już działa. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Nie tylko w leśnym puszczy białowieskiej, ale w innych. No już zachowuje jesteś. Zachowuje się we właściwy sposób. Słuchaj, no mamy to baciuszkę. Ale też myślę o tych siedliskach. Czy sobie no z tym, już można powiedzieć, poradzimy i czy rzeczywiście słuchaj, no mamy takimi, to baciuszkę. Czy możemy być takimi pionierami, gdy jest taki nacisk i no aż już Trybunał jesteś. Się upomina słuchaj, no mamy to baciuszkę. O i teraz musicie się zrzucić. Do tego jest właśnie potrzebna no już wiedza, jesteś. Potrzebna jest nauka, słuchaj, no mamy to baciuszkę. Edukacja. I teraz musicie no, się nie mamy wyedukowanego odpowiednio no już jesteś. No to on przyjmuje słuchaj, no mamy to baciuszkę. Slogany, i teraz musicie się no jakby stwierdzenia.
że ta puszcza jest pierwotna, nietknięta ręką człowieka, nie da się puszcza przy okazji, i w związku z tym trzeba chronić przed tymi polakami, bo oni wytną te drzewa, sprzedadzą jeszcze te drzewa, prawda? Zarobią na tym bardzo ogromne pieniądze, prawda? I w ten sposób się przekazuje ten przekaz idzie na zachód Europy. I tu jest potrzebna edukacja. A ta edukacja to jest misja Polski, to jest właśnie edukowanie w zakresie koncepcji zrównoważonego rozwoju. W jaki sposób użytkować zasoby przyrodnicze? Po to, żeby te zasoby przyrodnicze się użytkowały i równocześnie, żeby służyły przyrodzie, czyli czuj sobie ziemię poddaną. To jest to przesłanie, które musi być. No, powrócić do Europy za wszelką cenę, a nie to, że najwyższą formą ochrony jest chronienie przed człowiekiem, że człowiek jest największym wrogiem tych zasobów przyrodniczych. No i ten prosty oczywiście przekaz, że się zabija i wycina, to jest wycina drzewa, zabija zwierzęta, to jest najwyższą formą ochrony, jak nie będziemy zabijali zwierząt i wycinali drzew, to, to będzie wszystko w porządku. No to jest ogromne uproszczenie, w tym trzeba rzeczywiście walczyć, bo nie stawimy samy. Tej filozofii, no już jest. To będzie mieli tego rodzaju uproszczenie, jaki mamy w państwach zachodniej Europy, gdzie rzeczywiście no już tego rodzaju ja bym powiedział, świadomość funkcjonuje, nad tym bardzo mocno boleje. To jest naprawdę no misja Polski, w jakiś sposób kształcić. I to już myśmy zaproponowali, myślę, że to będzie również rozpatrywane na szczeblu Unii Europejskiej. Zgodnie z Naturą 2000, cała Unia Europejska zobowiązała się do tego, żeby odtwarzać te siedliska, które zostały tam zniszczone wraz z rozwojem gospodarczym, bo rzeczywiście takie miejsca są, to o czym mówi jeszcze Encyklika Ojca Świętego. Zacznijmy, że być może jest to możliwe. Oczywiście, że jest to możliwe. Jest to możliwe. Gdybyśmy teraz powrócili do Puszczy Białowieskiej i tak krótko powiedzieli, na czym polega fenomen tej Puszczy Białowieskiej po stronie polskiej. To jest krawę klasy. To jest 60 tysięcy hektarów. To jest minimalna część. Czy przyroda potrafi zrobić coś takiego również stworzyć taką bioróżnorodność sama. Potrafi sobie robić. I to robi za pomocą czegoś takiego jak pożary, powodzie, wiatrołomy, czy różnicuje ten układ wiatrowy. No w Puszczy Białowieskiej, czy też w tych drzewostanach takich chronionych, starych, tam nie ma tych gatunków, które występują na polskich polach. Otóż nikt nie widział, żeby bocian miał chodzić sobie po Puszczy Białowieskiej, po chińskich tam jakichś drzewostanach, czy też żeby występowały tam gatunki, tak chociażby moty legienne, które występują na polskich płonkach. To jest ewidentne. Czy te gatunki by trwały bez człowieka? Tak. Ale wtedy, gdybyśmy tam nastali, nie są na kiedy tam nagło określone miejsce do tego, żeby tamto kolizować się występować. I takie rzeczy się zdarzają i są na przyrodzie na Cypry, gdy się leci samolotem na tam się palą lasy, tam już nikt nie gasi. Tam powodzi też tam nie ma, ale jak się leci wiatrem, to jest całe zalane ogromne obszary, ta kra niższy, ta roślinność, która tam powstała, to się zbiera się i tam znajdują miejsce te gatunki, które no już takie pan Bóg stworzył. No, występują na terenach otwartych. No one nie występują w terenach tych leśnych. No i ten model, który jest zachodnie, chronimy i tylko i wyłącznie, żeby były drzewostany naturalne. No to jak będą drzewostany naturalne, to będą tylko te gatunki, które występują w lasach naturalnych. Czyli tych starych, takich bardzo, te gatunki bardzo charakterystyczne. Ale to jest takie, na co pozwolą, tylko kwestią warunkowania. Tak, oczywiście, no przecież, no, dajmy tutaj przykład, co no żeby wszyscy znają teraz sytuację na Góry Barglowy, no czy jakiś normalny tubylec, no czyli mieszkaniec terenów wiejskich, chodzi na maszlaki do drzewostanów dębowych, czy też starych drzewostanów sosnowych? Nie, chodzi do młodników sosnowych. To znaczy te młodniki sosnowe, żeby ten gatunek występował, to muszą być takie młode drzewostany sosnowe. No, przyroda to potrafi zrobić. Po pożarze powstają takie drzewostany i tam ma, wtedy tam sobie spokojnie występował. A ile się chroni przed pożarem, no to trzeba tą tęsknię zastąpić użytkowaniem. Człowiek bytnie zasadzi młodnik sosnowy i ma maślaki. Czyli też, gdybyśmy powrócili do cała bioróżnorodność, w lasu układach naturalnych, gdzie było człowieka, oczywiście będzie występowała, ale na skutek tego, że ktoś różnicuje tę przestrzeń za pomocą właśnie tych naturalnych czynników ekologicznych, takie jak pożary, powody, czy wiatrołomy. A tutaj mamy sytuację taką, że człowiek chroni przed pożarami. Chroni przed powodzią. To jest normalne, jak na gospodarowaniu. Więc w związku z tym to, te katastrofy musimy zastąpić swoją gospodarką. Po to, żeby zróżnicować to. I to, co przyroda robi na milionach hektarów, to ci ludzie, Puszczy Białowieskiej zrobili na
powierzchni 50 tysięcy hektarów. No to trzy świata. I za ten trzy świata, ze względu na właśnie niedoregulowane społeczeństwo, które sobie nie zdaje z tego sprawy. Ja myślę, że to z jednej strony jest ideologia, być może w nim porozmawiamy za chwilę, ale z drugiej strony jest odpowiedzialność przygotowania odbiorców. Ja mówię, tak, rzeczywiście, no ktoś dzisiaj na to puszcza, tam jest taka wielka rodzina, która zaszkodzi, a człowiek jest największym wrogiem. Zamiast tego człowieka nam trzeba testować, tym mieszkańcom, ja osobiście tutaj bardzo dziękuję. Dlatego, że oni tak świetnie gospodarzyli tym terenem, że Park Narodowy powstał, prawda? Który jednocześnie powstał obszar Natura 2000, gdzie ta przepiękna bioróżnorodność. No i tutaj chcę powiedzieć, że dziękuję im również za to, że bronią tych swoich, powiedzmy, no, swojej pracy i mówią, panowie, ale my żeśmy tu byli. Taki nagrobek jest nawet pani Pańką z roku 2010, to była starsza pani, która zmarła, mając 101 lat i wkazała sobie na budowcu napisać. Ja ten las stawiłam. Już nikt nie powiedział, że ona tego lasu tutaj nie chodzi. Oni nam nosa nie wciubiają. Toruń, Warszawy czy Gdańsk, prawda? Tutaj trochę tego szacunku, ale jest pytanie, bo pan mówił o tym, że pan mówił sam z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale wydaje mi się, że to też trafiło na dwa ważne spotkania, dwie ważne konferencje, bo chciałem spytać o Fidżi i o Chiny, bo pan i Polska też jest takim znakomitym gremium, jeżeli chodzi o konwencję gospodarczą, tą światową, bo przecież było COP21, teraz chociaż w Fidżi to było to przygotowanie do COP23, więc ta pana obecność i to, co Polska reprezentuje, to się liczy w świecie, tak? Słuchaj, no myślę, że Polska jest niezwykle wysoko oceniana z punktu widzenia działalności w zakresie koncepcji Narodowego Rozwoju, czyli w ramach tej koncepcji, żeby użytkować zasoby przyrodnicze dla dobra człowieka, a równocześnie dla dobra przyrody. Dlatego, że faktem jest, że wbrew rozwojom gospodarczym w wielu miejscach świata dokonano rabunkowej działalności na układach przyrodniczych. I tego przykłady są. No już Afryka. Afryka Północna, no oczywiście proces pustynienia, zresztą ten proces pustynienia również na terenie Europy, czyli tam śródziemnomorskich, prawda, więc to trzeba w jakiś sposób zahamować. Z pustynienia nastąpił brak wody, brak dobrej wody, wraz z pustynieniem, prawda, produkcyjność wzrost, brak wody, brak dobrej wody, to jest problem miasta, no to wielkie problemy świata. Te problemy świata zostały jakby dokładnie opisane podczas studii w 1992 roku w Rio de Janeiro i tam powstały podstawy prawne, żeby cały świat pokierował w kierunku zrównoważonego rozwoju. Realizowaliśmy to w formie konwencji klimatycznej i załącznika protokół świata miał doprowadzić do tego, że w latach 2008-2012 nastąpiła stabilizacja gazów cieplarnianych, transportować dwutlenku węgla w atmosferze, bo on jest uważany jako główny czynnik sprawca tego, że zmienia się klimat na świecie. Trzeba ustalić i mieliśmy w tym kierunku dwa działania, a mianowicie z jednej strony redukcja emisji z powodu, ze względu na to, że spalamy takie nośniki energii, jak węgiel kamienny, węgiel brunatny, gaz, ropa, na przykład stala, który produkuje dwutlenek węgla i woda, oczywiście też wzrost koncentracji dwutlenku węgla nastąpi. Druga działalność, która istnieje tutaj istotna i ta działalność została również zauważona podczas szczytu ziemskiego w 1992 roku, to jest wycinanie lasów, to jest degradacja lasów.
i popatrzmy na Europę. Są państwa w Unii Europejskiej, które mają zaledwie 9% lesistości. Są państwa, które mają 14% lesistości, prawda? A więc te państwa również się przyczyniły do tego z jednej strony, że produkowały bardzo dużo, nastąpił wzrost gospodarczy, rozwój przemysłu, ale z drugiej strony było ogromne wylesienie, degradacja lesa. W związku z tym protokół jest taki konwencja klimatyczna i załącznik do takim był protokół z Kyoto, mówił tak, państwa rozwinięte, wy macie obowiązek naprawić to, co się stało. W związku z tym trzeba Polska miała dokonać, no już jest wielokrotnie chyba, miała dokonać tej redukcji w stosunku do roku bazowego, który był rok 1998, na poziomie 6% w latach 2008-2012. A dokonała tego na poziomie 32%. Przy równoczesnym wzroście gospodarczym określany na poziomie 60%. Czyli wzrost gospodarczy równocześnie z redukcją emisji, taki typowy przykład zrównoważonego rozwoju. Poprawiam, nie zaburzam, ale poprawiam. I Polska dokonała tego poprzez redukcję, ale Polska dokonała również tego poprzez redukcję. W związku z tym ma świetne lasy, odpowiednio użytkowała gleby, ma świetną również bioróżnorodność. To jest ten unikat. Polska jest liderem w tym zakresie, w koncepcji zrównoważonego rozwoju na świecie, również i w Europie. Żeby pokazywać to w Europie, że w ten sposób trzeba gospodarować, my gospodarzymy, a nie tak jak gospodaruje zachodnia Europa, która nie dokonała redukcji emisji na poziomie, miała dokonać na poziomie 8%, dokonała zaledwie na poziomie 6%, o ile pani się myli, a równocześnie ma ogromny zanik w zakresie występujących gatunków tej bioróżnorodności. Natura 2000 mówi tak, macie odbudować tę bioróżnorodność. I do tego się jakby różnice państwa Unii Starej 15 zobowiązały. To myśmy zaproponowali, że w ramach regeneracji pomożemy Unii Europejskiej Starej 15 odbudować te zasoby przyrodnicze, a jako gatunek przeszkody damy żubra, który kiedyś tam występował. Jest on wyeliminowany z tamtych terenów poprzednio, ale żeby go reintrodukować, trzeba odbudować siedliska. I powiedzieliśmy, że proszę bardzo, pomożemy wam odbudować siedliska. Puszcza Białowieska jest przykładem do tych sposób gospodarzy. Zastosujmy ten sam sposób gospodarzenia u was. Podtworzymy siedliska i damy wam do za darmo żubra. A ta puszcza białowieska jest tego typowym przykładem. Myśmy gospodarowali to różnymi zachowaniami przyrodniczymi dla dobra człowieka i mamy to piękną bioróżnorodność. I nawet myśmy mogli to pochwalić, ponieważ nie chcemy
nam przede wszystkim. Nam, no już jesteś. Której namawia to Baciuszka. Teraz musisz zasłuchać. Pan Marcin Rutkiewicz, pan tu ma. No już jesteś. Której namawia to Baciuszka. Teraz musisz nie ufać szczepionkom albo żadności. No już jesteś. Której namawia to Baciuszka. Teraz musisz zasłuchać. Możemy być pewni, że mocno zrobiliśmy to bardzo zdecydowanie i bardzo bezpartyjnie.
Naszą działalność w Polsce oczywiście była udziała w tym roku 2021, żeśmy rozesłali te wnioski do wszystkich państw świata. Jednak w jaki sposób można realizować koncepcję zrównoważonego rozwoju, żeby zahamować te negatywne procesy, które występują na świecie na bazie rzeczywiście polityki światowej, gdzie politykę klimatyczną traktujemy jako rzeczywiście bardzo dobrą do tego, żeby zażegnać te podstawowe problemy. Żeśmy to rozdali wszystkim państwom świata, żeśmy negocjowali tam. Nasze postulaty zostały zawarte. I co się ukazało, co to jest porozumienie paryskie? Jest to porozumienie paryskie, które mówi, tak, mamy przeciwdziałać, aby te skutki naszej działalności zostały zażegnane, ale mają uczestniczyć w tym wszystkie państwa świata. To ma być problem globalny, to jest problem globalny, ale państwa są zróżnicowane pod względem rozwoju gospodarczego, w związku z tym różnymi metodami muszą działać, żeby te problemy zażegnać. I mamy dwa pola działania, a mianowicie pierwsze pole działania, a głównym celem jest to, żeby zmniejszyć koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, traktując dwutlenek węgla z jednej strony jako ten gaz, który powoduje wzrost średniej temperatury, taka jest koncepcja i teoria, ale drugi, że ten dwutlenek węgla to jest do życia. Nie ma możliwości, żeby regenerować lasu, prawda, bez pochłaniania dwutlenku węgla, bo to jest asymilacja. Prawda, nie ma możliwości regenerowania glebu bez pochłaniania dwutlenku węgla w atmosfery, bo ten węgiel w formie organizmu musi je dostać do gleb, prawda? To jest związane z bioróżnorodnością, z produkcyjnością gleb. I zaproponowaliśmy tam swoją jakby koncepcję. I proszę zauważyć, pierwszy ten dokument, który zaczęliśmy negocjować, mówi o dekarbonizacji świata. Natomiast ten, któryśmy wynegocjowali dzięki aktywności Polski, mówi o neutralności klimatycznej. Czyli zupełnie sobie mamy dążyć do tego, żeby tyle, co emitujemy, tyle, żebyśmy pochłaniali z powrotem, żeby była ta neutralność, żeby ten świat jak normalnie funkcjonował w tym władzie jakby zamkniętym, gdzie może mamy jakąś reakcję na to, że tak powiem, rozwój, który użytkuje w jakiś sposób użytkować po to, żeby ten świat był w dobrym stanie i rzeczywiście mu służył. Ja mogę powiedzieć, że zakończyło się ogromnym sukcesem Polski. O tym nie zawsze tu się w Polsce specjalnie mówi. Ale sam fakt, że to się zakończyło sukcesem, jest również to, że Polska będzie organizowała szczyt klimatyczny w przyszłym roku na terenie Polski. A obiektem miastem, który będzie organizował ten szczyt, jest Katowice, więc symboliczne miasto, gdzie ten węgiel był wydobywany, a jednocześnie miasto, które wykonało ogromnego skoku gospodarczego, powiedzmy to jest do Katowic, to jest naprawdę zielone miasto, prawda? I tam będziemy obradowali w centrum kongresowym, który ja wczoraj go zwiedzałem, muszę powiedzieć, jestem pod wrażeniem tego centrum kongresowego. Ale sam fakt, że Polsce powierzono organizację tego szczytu klimatycznego w roku przyszłym i powierzono Polsce obowiązek, Polska ma wytyczyć mapę drogową do zażegnania, do gospodarowania światem do końca obecnego wieku, świadczy ogromny zaufanie świata. No proszę sobie wyobrazić, to jest po raz trzeci organizujemy konferencję z tą konwencji klimatyczną, po raz czwarty Polak będzie prezydentem. Chcę powiedzieć, że po raz pierwszy zostałem powołany na prezydenta konwencji klimatycznej w 1999 roku, wtedy Polska nie organizowała tego, organizowała to Stany Zjednoczone na terenie Niemiec. Konferencja odbyła się w Bonn. A więc jest ogromne zaufanie do Polski równocześnie. A chcę powiedzieć, że rok 2008 był również stymulowany przez stronę polską, przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego? Bo rok 2008 był rokiem, który miał rozpocząć rozliczanie zobowiązań protokołu Kioto. I dlatego myśmy tak dążyli do tego, żeby zorganizować. My wtedy byśmy przegrali wybory w 2007, tak, ale byśmy przegrali wybory w 2007, a nowa ekipa, która PSL, no, potraktowała jako dobre miejsce do picia kawy, herbaty, prawda, ale nie do załatwienia interesów, które były niezwykle istotne dla Polski, bo Polska była jakby tym zwycięzcą protokołu Kioto. Dokonała niesamowitej redukcji przez wzroście gospodarczej i Polsce się należą, mówiąc delikatnie, brutalnie mówiąc, pieniądze, a powinno za to płacić. I to nie wykonali tego. To jest sfera 15, no powiedzmy sobie szczerze. I co się stało w roku 2008? Wtedy nie tak się zróbmy, co tam w przyszłości kierownicy i w tym samym czasie koalicja rządząca to jest albo
zapytaj o Gripowite w swojej aptece. Droid. Co oglądasz, Barbara? Właśnie nie wiem, nie widzę. Sama idę telewizorowa mi się bardzo proszę, Łukasz, ja
Jankowski z ogólnopolskiego porozumienia lekarzy rezydentów podkreśla, że choć medycy są już zmęczeni, pozostają otwarci na rozmowy. Część rozmowy oficjalne stanowisko rozumienia rezydentów. A więc mówię, polskie lasy państwowe pod tym względem są dobrze przygotowane. Teraz pan tu wspomniał odnośnie w ogóle roli, jaką ludność tu nie ulega najmniejszej wątpliwości, że gdzie na pewno człowiek miałby wpływ, o ile wyleci ogromną powierzchnię, to co proszę nie wierzyć. I dlatego też powstają ta konkretka Greenwall, czyli takiego muru zielonego w Afryce Północnej, Kazachstan, Azerbejdżan, prawda, no to te państwa, które zaczynają zalecać za wszelką cenę po to, żeby jednak zmienić te warunki klimatyczne. I mogę powiedzieć, że z punktu widzenia tego, to na pewno gdybyśmy zalecili tą bardzo wyleczoną część Polski, to na pewno tam by się ten klimat zmienił. Na Unia byłaby amplituda temperatur w ciągu dnia latem, nocy, tak jednak klimat lasu jest inny niż klimat terenów otwartych, więc na pewno ma. Natomiast pewnie tam chodzi o to, w ogóle ta działalność gospodarcza człowieka, czyli też działalność ma wpływ na klimat. I to chcę powiedzieć, że są zdania, w pewnym sensie podzielone. Dlatego, że jedni mówią, że zmiany klimatyczne następowały, gdyby człowieka nie było, prawda? I było zimno, ciepło, sam fakt ostatnich, że zobaczymy tak samo. Nie było gospodarczej działalności człowieka, ale zobaczymy o ciepło, o zimno. Prawda, w ostatnim tysiącleciu też się lasy zmieniały w zależności od klimatu, jaki występował. Niedawno czytałem chyba 3 dni temu w Gazecie Polskiej taki artykuł odnośnie klimatu, bo to się między wojennym kataklizmem, który występował. No to kataklizm, który w tej chwili występował, że przed wojną też między wojennym również. To więc mówię, to już mówię, to nie ulega wątpliwości, że na pewno tak. Natomiast to, co mogę również powiedzieć, a mogę również powiedzieć, że wolą polityczną mózgu państwa, a też musi zgodzić na to, że mamy mniejszą koncentrację dwutlenku węgla w atmosferze, a bez zmniejszania albo inaczej, bez wykorzystywania dwutlenku węgla w atmosferze, na pewno nie będziemy mogli zregenerować wiek, regenerować lasy, wsadzić lasy, przełomne lasy, regenerować wiek, też na pewno wykorzystywanie dwutlenku węgla do tego, żeby te wszystkie kierownice były bardziej produktywne z punktu widzenia i produkcji dla jak również i wpływu na dobrą wodę i dobre powietrze, to jest nie ulega najmniejszej na bioróżnorodność. No tam, gdzie mamy magazynowane 350 ton węgla na hektar organicznego, to są lasy naturalne naszej strefy, to mamy całkowicie inną bioróżnorodność niż w lasach zdegradowane, które mają 30 ton węgla na hektar, tam rzeczywiście rośnie maślak, a zupełnie jeszcze inną faunę, gdzie mamy na pola zdegradowane, gdzie w ogóle tego węgla nie ma, tam zupełnie mamy inne gatunki. Więc tu na pewno nie ma wątpliwości, proszę pana, że ten węgiel organiczny, który jest dwutlenek węgla, odgrywa tu wielką rolę. Jeżeli chodzi o Amerykę, to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że ojcem w ogóle konwencji klimatycznej, jak również protokołowskiej, to byli Amerykanie. Taka kancelaria prawna z Nowego Jorku pisała tekst i konwencji klimatycznej i protokołu z Kioto. Mogę również powiedzieć, że Stany Zjednoczone Ameryki Północnej miały ogromne sukcesy w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. To również mogę powiedzieć na pewno. Prawda, a więc i Amerykanie kształci geologię, jakby zrobili, i Amerykanie również mają ogromne osiągnięcia. Natomiast pan prezydent Trump jako kandydat na prezydenta mówi, że się wycofa, albo inaczej rozpatrzy w ogóle całą politykę, że jest Stany Zjednoczone. Jest partia ANO, miliardera Andreja Babisza, który według tych ostatnich wyników jest dokładnie 20-30%. Uważają, że ponad to zadłuże koszty w związku z realizacją tej polityki. I pan prezydent miał takie hasła wyborcze, więc ciężko, żeby z tych hasła wyborcze po Petra Fiali, taka metoda, obywatelska partia demokratyczna, która już zapowiedziała słowami dokładnie szefa Petra Fiali, że jest zainteresowana koalicją z ANO, koalicją z Andrejem Babiszem. Trzecie miejsce należy do partii Piratów, która będzie nową siłą w czeskim parlamencie, a pani prawicowa SPD, o której w tej kampanii dość dużo mówiliśmy, Tomio Okamura jest na miejscu czwartym, podobnie jak Piraci wprowadzili
wysłali do parlamentu pewnie 22 swoich posłów. Ja przypomnę, że SPD to jest partia przeciwna przyjmowaniu migrantów, partia antyunijna, która domaga się referendum w sprawie wejścia Czech z Unii Europejskiej. To dosyć ciekawe w wynikach, to dotyczy demokracji obecnego premiera Bogusława Sobotki, teraz już pod innym przywództwem, która zajęła bardzo słabe 6 miejsce, ale jej przywództwo zapowiedziało, że jest otwarte do rozmów koalicyjnych, a Golnik stawia warunek i chce się z rządem Zjednoczonej, to znaczy, że rządzić osoby, które mają dużo spraw, w tym oczywiście nawiązanie do Andrzeja Matuszewskiego, a z osób, którzy zmaga się z zarzutami o wyłonieniu w Unii Europejskiej, więc tutaj jakby jest pewna już pierwsza komplikacja w tych rozmowach koalicyjnych, to znaczy sama postać Andrzeja Matusza. A więc myślę, że również w zakresie tego zrównoważonego rozwoju, ale w tym sensie prawidłowym, które było podstawą konwencji klimatycznej w roku 1992, jak również w tym sensie, co jest zapisane. Tak, rzeczywiście, sondaże te ostatnie przedwyborcze wskazywały, że drugie miejsce z około 12% poparciem zajmie socjaldemokracja, która jak mówiłam jest dopiero na miejscu szóstym, więc tutaj drugie miejsce jest z pewnością dużym zaskoczeniem, to, że zajęła je ostatecznie partia konserwatywna, prawicowa UDS. No i te dobre wyniki cały czas tych partii antysystemowych, czyli przede wszystkim partii Piratów, SPD, Tomio Okamury, tutaj ewidentnie część Czechów przynajmniej opowiedziała się przeciwko partiom tradycyjnym, przeciwko partiom, które są na czeskiej scenie politycznej już od wielu lat i wybrali partie alternatywne. Jedna z ekspertek tutaj w pracy powiedziała mi, że na partii Piratów i na SPD często głosują młodzi ludzie, czasem nie znający nawet dokładnie programów tych partii, ale po prostu chcąc zagłosować na jakąś nową partię, jakąś antyestablishmentowe, jakieś antyestablishmentowe ugrupowanie, więc tutaj widać, że to trzecie i czwarte miejsce, które należy właśnie do Piratów i do SPD, to są głosy tych, którzy poszukiwali czegoś nowego. Też ANO przez część wyborców, przez część Czechów uważana jest wciąż za partię antyestablishmentową, mimo że członkiem jest koalicji rządowej z socjaldemokracją właśnie z KDU pod 4% z rządem 4 lat. Nie miał prawna, trzeba ją wartość, nie ma wody, nie ma też tej wydajności bardzo dziękuję. Ludzie usłyszały i lasy, bo lasy, na przykład nasze kochane lasy irackie, pan minister może wie, lasy to łącznie tutaj, tracą też z powodu wyczytania lasy, bo jeśli wody gruntowe się obniżyły, to i te lasy nie rosną. Wielkopolska i Słowacja, jak pan minister wie, na pewno to jest rolnictwo. Przede wszystkim rolnictwo wysoko postawione. I myślę, że tego co wszystkie węgla, to jest na tym terenie, można zastąpić biomasą produkowaną nawet tego rolnictwa czy biogazu. Jedno mam takie pytanie na koniec. Panie ministrze, co w tej chwili robi Ministerstwo Środowiska, by powstrzymać to barbarzyństwo i naprawić już związane szkody w środowisku tutaj, tym lokalnym, powiem, że Polski i Kuja. Pytanie na nie jeszcze, panie ministrze. Co do czystości słowa, który jest węgla, jest około 30 milionów ton, a zniszczenia będą w zasadzie tak grobowe, gigantyczne, że no, nie wie, czy da to się naprawić. Tu są trzy terenia, które są miliony, które są w tej chwili. Może by panie ministrze na to odpowiedział. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie Józefie. Dziękuję bardzo, panie Józefie. Ja chciałem powiedzieć, że pan powiedział tak, że zgadzam się z panem ministrem, chociaż jestem ekologiem. Chcę panu powiedzieć, że minister jest właśnie ekologiem. Jestem na Szczęśliwym Białeśnie, zajmuję się ekologią lasu, a dokładnie dynamiką wysokości populacji, także w takim razie jesteśmy po tej samej stronie, całkowicie zupełnie rozumiemy. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę tamtego rejonu, rzeczywiście nam był mój pan zastępca, pan minister Gajda. Ja tą sprawę znam, mogę panu powiedzieć, że najprawdopodobniej w ciągu paru dni również tam dojadę, w ten teren, bo sprawa jest niezwykle istotna i niezwykle ważna. Wiem, że rzeka na pewnym odcinku zniknęła. Oczywiście są różne dywagacje, z jakich powodów, ale mi się wydaje, że chyba to jest powód jasny, że to jest odpowiednio człowiek zadziałał i w ten sposób ta rzeka zniknęła. I jeżeli chodzi o poziom wód, również dużo posiedziła, jak poszedł w jeziorach, nie ulega najmniejszej wątpliwości, że w okolicy również. A więc ten problem trzeba
wyborców, tak jak wszystkie dotychczasowe partie, które rządzą krajem od 25 lat. Nie będzie, tam jeszcze tylko parę będzie dokładnie informowany, że to są jednak skutki działalności gospodarczej człowieka. A jako ekolog mogę powiedzieć, i to jest właśnie domena chyba również u Polski, że to, co się zepsuło działalnością gospodarczą, można również i naprawić. Myślę, że ten problem nie zostanie dobrze rozwiązany. No oczywiście w takim sprawie ciągle się mamy dwie rzeczy. A między z jednej strony jest środowisko, a z drugiej strony są osoby gospodarcze, które... Bo tutaj będzie pytanie, jak planować gospodarkę, żeby... Jak planować gospodarkę środowiska, żeby nie było środowiska. Sprawy energetyczne są niezwykle ważne dla Polski, ale również w tym zakresie nie pracujemy w resorcie środowiska. No, uważamy, że tą neutralność klimatyczną, czyli tyle co emitowało, tyle co pochłaniamy, powinniśmy osiągnąć stosunkowo szybko, mimo że niektórzy uważają, że to będzie bardzo powolny proces, ale mi się wydaje, że tak, że osiągniemy to szybciej, pod warunkiem, że rzeczywiście zastosujemy, zainwestujemy bardzo dużo w odnawialne źródła energii, a nasze odnawialne źródła energii, nasz potencjał, według nas w tej chwili to są zasoby geotermalne, w warunkach polskich, gdzie te zasoby geotermalne są niezwykle duże, jak również zasoby biomasy. No to jest odnawialne źródło energii, a to jest bezemisyjne odnawialne źródło energii, gdzie się pochłania, a równocześnie pozyskuje z punktu widzenia chociażby gospodarki rolnej, czy też gospodarki leśnej. Natomiast chciałem serdecznie pana pozdrowić, znaczy państwo takiego dobrego posła Czarneckiego, który ze mną w kontakcie, z tego co wiem, mamy się tam spotkać. Pewnie może inkognito trochę, to znaczy, była pewna grupa partii politycznych, ale będę tam najbliższym czasie. Nie zobaczymy. Panie jeszcze, mam takie pytanie. Odbywały się teraz międzynarodowe targi ochrony środowiska ekosystem i tam mowa była o nowym prawie wodnym i leśnych gospodarstwach węglowych, tak? Jak to wygląda? Polski pomysł, nie wiem, na tę neutralność klimatyczną, która przyczytała, to leśne gospodarstwa węglowe i nowe prawo wodne. Głównym wyzwaniem targów poleciał, by obiekt zamknięty. Czyli natomiast to hasło, które właśnie mówi o tej neutralności klimatycznej. Czyli tyle emitujemy, ile pochłaniamy. Także to było takie główne hasło w tej wyborce. Między innymi ustawione było pod tym kątem, żeby pokazać polską technologię w tym zakresie odnośnie właśnie kultury współżycia ze środowiskiem, również w związku z tym i spalaniem biomasy, jak również i utylizacją odpadów. W tej skali samorządu terytorialnego. Tu często miał polskie gospodarstwo węglowe, tak, polskie gospodarstwo leśne gospodarstwo węglowe, może to lepiej mówić. Czyli chcemy wykorzystać nasze zdobycie, naszą ogromną wiedzę leśną po to, żeby podnieść możliwości pochłaniania albo za pomocą inżynierii ekologicznej, żeby doprowadzić do wzrostu pochłaniania dwutlenku węgla przez lasy, które w tej chwili mamy. Ten model zagospodarowania tych lasów, tam osadzono powierzchnię i teraz powiedzmy pochłania nam tak średnio w tej chwili około 10 ton dwutlenku węgla na rok na hektar. I to jest prawo, które jest właśnie między innymi prawem wypisanym w konwencji klimatycznej, jak również w protokole Kyoto i w porozumieniu paryskim. O ile doprowadzimy za pomocą inżynierii ekologicznej, nie że będziemy pochłaniali 10 ton na hektar, a 12 ton na hektar, to jest ta dodatkowość, która nam się wpisuje do tego, że wykorzystujemy, że spełniamy swoje zobowiązki wynikające właśnie z redukcji emisji. Czyli nie tylko redukujemy, wzrost pochłania następuje i to jest tak zwana dodatkowa. Tak i te polskie gospodarstwa, te leśne gospodarstwa węglowe są właśnie na to nastawione. Zrobiło lasy państwowe, dostał Tomaszewski z odrębnych pewne rejony, którym zrobił tyle w tej chwili rzeczywiście tam się pochłania, tą metodą gospodarowania, która tak, jest. I, myślę, że i teraz proponuję, tutaj jeszcze jeden element, zrobić, żeby te lasy pochłonęły więcej, ale w zgodzie z lokalną bioróżnorodnością, czyli z tą bioróżnorodnością, nie na bazie genetycznej modlitwy roślin czasem, prawda, tylko na bazie
tych oryginalnych naszych. W Ameryce to ludzie w ogóle nie chcą żadnej elity, mają za dużo pieniędzy i życie odbierają, nie chcą żyć, bo jeżeli pieniądze nie dają szczęścia, to wiadomo, że nie dają szczęścia. Gwarantujemy, że ten podszyt bukowy będzie również dobrze rósł, dawał biomasę, a to jest dodatkowo. Czyli ile więcej pochłoniemy, to sobie wpiszemy do naszych limitów. Gospodarstwa węglowe wyszły z taką ofertą do przedsiębiorców, którzy emitują dwutlenek węgla. Ci, co emitują, muszą dostać limity albo muszą się dokupić. W związku z tym około się dokupić z leśnego gospodarstwa węglowego. Mówi tak, my od lat państwowych kupujemy te 2 tony z hektara, które z tego gospodarstwa węglowego dodatkowo pochłonić. To jest ta myśl polskiego gospodarstwa, leśnych gospodarstw węglowych. Drugie pytanie, ale to jest kwestia prawa, nowe prawo wodne. Jeżeli chodzi o nowe prawo wodne, które również było, bo to mówimy o cyrkulacji, o targach Poleko. Tak, nowe prawo wodne, które budzi ogromne kontrowersje, ale chcę powiedzieć, że prawo wodne tworzyło się przez... No, za każdym razem te procesy się kończyły. Za czasów Prawa i Sprawiedliwości było prawie gotowe do tego, żeby wydać. Później Platforma Obywatelska z Polskim Stronnictwem debatowali nad prawem wodnym przez 8 lat. Zaniedbania z punktu widzenia chociażby bezpieczeństwa powodziowego w Polsce są ogromne. Naprawdę są ogromne. Trzeba zrewolucjonizować to prawo, żeby zaczęło służyć człowiekowi i równocześnie, żeby zaczęło dobrze funkcjonować, bo woda jest niezwykle potrzebna. I to prawo wodne w tej chwili zostało w ten sposób przygotowane. Jest ogromne zaniepokojenie społeczeństwa, że ceny wody wzrosną. Chcę powiedzieć i to mówi również pan minister Gajda, jak również pani premier, która powiedziała, że ceny wody nie wzrosną w tej chwili. Cel tym polega na tym, że staramy się zoptymalizować zarządzanie po to, żeby znaleźć pewne oszczędności i na bazie tych pewnych oszczędności zacząć inwestować w gospodarkę wodną. Tutaj gospodarka wodna jest, ja bym powiedział, kluczowym. Kluczową częścią gospodarki z punktu widzenia bezpieczeństwa powodziowego, ale również dla zapłacenia ludzi w wodę. Woda musi stać się tym obiektem, który w Polsce będziemy naprawdę dobrze gospodarzyli, gdyż jesteśmy państwem, który jest ujemnym bilansie wodnym, czyli mam ujemny bilans wodny, jesteśmy państwem, który ma najmniejsze zasoby wodne przeliczenia na głowę mieszkańca. O tym też mówiliśmy tutaj podczas sympozjum na temat wody jako źródło życia w Wyspie Szkole Kultury Społecznej Media. Dziękuję, może jeszcze jedno pytanie, czy go słuchacie, czy widza. Proszę bardzo. Szczęść Boże, panie Zbigniewie. Panie Arsienicko, ojcu Grzegorzowi prowadzącemu i panu profesorowi. No, chcę z tego zacząć, że byłem studentem pana profesora podyplomowym na kursie kompensacji przyrodniczej. No również bardzo dużo się dowiedziałem na ten temat, który dzisiaj jest w telewizji Trwam. Wspaniale, że to trwa, ale dlaczego dzwonię? No dzwonię przede wszystkim dlatego, że tych kilka wykładów było, a nawet już nie tylko w telewizji Trwam, aby to bardzo wielu prostej postaci u nas w Polsce dotarło, ale mam nadzieję, że być może przy udziale naszej misji poprzez grupę wyszehradzką również pani premier doprowadzi do zrozumienia zagadnień przez Trybunał ten Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Także słuchając tego wykładu, kolejny raz prostego i zrozumiałego, myślę, że jeżeli ktoś się zechce zainteresować wiedzą, które prezentuje nasz polski dorobek w osobie pana profesora, to nie będzie żadnego problemu i więcej tej nagonki nie będą mogli podjąć na osobę pana profesora, pana ministra i na naszą na nasz sposób prowadzenia lasu. Wiem, że się kończy audycja, bo tego serdecznie pozdrawiam. Ale pytanie jakoś można postawić, jeszcze pani Zbigniewie, niech pan się nie boi. Jeszcze pan minister z 2 minuty na odpowiedź będzie miał. No tak, pytanie zadałbym takie, na które chyba pan profesor nie odpowie. Ile jeszcze razy będzie musiał wykład ten prowadzić, żeby zrozumiano to do końca w Polsce, bo nasza opozycja tego nie tyle nie rozumie, co nie chce rozumieć. I do końca również w Trybunale, którego akurat wróćmy z Luksemburgu, pan profesor, sądzę, że pan profesor. Także no, takie pytanie bardzo bym chciał, że powie, nie potrzeba więcej, już zrozumieli, ale myślę, że to jeszcze za wcześnie, bo nie wszyscy mają otwarte głowy.
Ja bym sobie dziękuję, panie Zbigniewie, że cały czas przychodzą nowe też pokolenia i trzeba siać tak jak ziarno, tak siać i słowo. No, dziękuję bardzo za wypowiedź, pan się do odwołania, że to chcę powiedzieć, że pan Zbigniew Wysocki był wiceministrem kiedyś. Prawda, i tym zaimponowała jedną rzecz, a mianowicie był wiceministrem, a chciał się również i na studiach podyplanowych szkolić, a więc jest zanim najwyższej władzy, jest to świetnie rozumie sprawy i ceniające środowisku. Pan Zbigniew Wysocki pisał pracę na temat kompensacji. Co by się stało, czy co należałoby zrobić, gdybyśmy budowali, musieli zrobić przez Mierzeję Wiślaną dostęp do zatoki tutaj. Mogę powiedzieć, że ta praca była również taka inspirująca. Okazuje się, że w tej chwili zaczęto to realizować. To praca, ale Wysocki, prawda? Zresztą absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej studiów podyplomowych kompensacji przyrodniczej, jak pani się mówi, prawda? Tutaj. I co pan powiedział? Znaczy, szanowni państwo, edukacja jest niezwykle istotna z punktu widzenia właśnie racjonalnego użytkowania zasobów przyrodniczych. To może być też misja Polski. To jest właśnie misja Polski. To jest misja Polski, ale to jest, i my mamy to, ja bym powiedział, do krwi. Dlaczego? Dlatego, że ta polski model rolnictwa, proszę zauważyć, to przywiązanie polskiego rolnika do własności ziemskiej. Proszę zauważyć, proszę ojca, szanowni telewizorowie, to jest jedyny kraj, w którym przetrwała prywatna własność rolna w tych małych klasterach po ziemi. To jest ogromna zasługa Kościoła. To zostało zniszczone zarówno na zachodzie Europy, ze względu na rewolucję zieloną, powiedzmy sobie, prawda, wielkie gospodarstwa rolne, prawda, które eliminują człowieka z terenów zurbanizowanych, i ze względu na wschód od nas, ze względów ideologicznych, prawda, te wielkie pogiery, kołchozy, chowce, ochozy i tak dalej, w Polsce to przetrwało. A to przetrwało, czym to skutkowało, to jest wielkie podziękowanie dla Kościoła i wielkie podziękowanie dla tego, na polskiej mentalności rolnika. Przetrwało niezniszczonymi grobami rolnymi. Prawda, te gleby są o ogromnym potencjale gotowy ku temu, żeby produkować tę zdrową, dobrą żywność o najwyższej jakości, a świadectwem tego, że one są dobre, jest właśnie ta bioróżnorodność, która występuje na tym terenie. A więc to jest ten pierwszy element. Drugi ten element to są te lasy państwowe, które też to wynikają z ogromnej tradycji polskiej. Lasy państwowe w Polsce prawie zawsze były, jak było państwo polskie. Bo lasy królewskie były lasami państwowymi. One służyły, to jako powiedzmy, jak to te srebra rodowe używały się brać za wtedy, jak było państwo w niebezpieczeństwie. To był ten, powiedzmy, taki kapitał. I one trwały. One w tej chwili powstały u nas po wojnie, po pierwszej wojnie światowej. Proszę zauważyć, biedne państwo i kupowało, państwo kupowało lasy od prywatnych właścicieli. Prawda? Po to, żeby oni byli biedni, chcieli sprzedawać. To prawda, w związku z tym prawo pierwokupu. Wykupiono 400 tysięcy hektarów lasów, jeżeli nie pamięć mieli w okresie międzywojennym. Prawda, więc te lasy państwowe zagospodarowane z punktu widzenia po to, żeby służyły człowiekowi, służyły przyrodzie. To jest polska szkoła. I z jednej strony ekstensywne rolnictwo, ten prywatny właściciel, drobny ten właściciel ziemski, czyli ten rolnik na tych terenach niezurbanizowanych, z tym z drugiej strony państwowym, dużym gospodarstwem leśnym, ale odpowiedział za gospodarowanym, jest tym polskim modelem łowiectwa, który też się przewija, przecież to jest też stary polski model łowiectwa, który mówi, gospodaruj na dużych areałach przestrzeni, trzeba gospodarkę prowadzić na dużych areałach przestrzeni, zwierzę na własności od skarbu państwa. I jest polski związek łowiecki, prawda, jedyny polski związek łowiecki, który mógł wykonywać polowanie. Oczywiście on jest skrytykowany, można do tego inaczej podchodzić, ale to jest i ten układ spowodował to, że mamy tak piękną bioróżnorodność i na tej bioróżnorodności, na tej polskiej mentalności tworzyła się polska szkoła ochrony przyrody równocześnie. To zrozumienie ogromne, że człowiek ma czynić sobie ziemię poddaną. On ma to do dyspozycji, on ma tym gospodarować. Czyni sobie ziemię poddaną po to, żeby te gatunki trwały i korzystać z tych gatunków. Przecież to jest ta filozofia polska. Po to masz tego dzika, po to masz tego zająca, żebyś tak gospodaruj przestrzenią, żeby ten zając występował i korzystaj z tego zająca, bo on się co rok jednak rodzi. Więc w związku z tym możesz pozyskiwać tyle, ile się rodzi tego zająca, więc będzie się zasłużyło jako pokarm, super dobry pokarm, czyli gospodarzenie. Stwórca dał nam to, gospodarz tym dobrem.
mieni z tego dobra. Ale to dobro, pamiętaj o tym, że przyroda sobie da sama radę. Ale o ile zaczniesz ingerować w tą przyrodę i wchodzisz w tą przyrodę, to musisz zacząć się użytkować, nią kierować. I to jest twój obowiązek, nie tylko twoje prawo, ale obowiązek. Czyń sobie ziemię poddaną. I kończąc, to jest polska misja. Pokazać ten polski model użytkowania zasobów przyrodniczych w jednoczącej się Europie. To jest jedna z polskich misji. A drugą polską misją to jest zrównoważony rozwój, prawda, polityka klimatyczna kreowana w układzie jednak światowym. Bardzo dziękuję, panie ministrze, panie profesorze, za przyjęcie zaproszenia i rozmowę z panem Bogiem, z naszymi słuchaczami i widzami. Bóg zapłać. Naszym gościem był pan profesor Jan Szyszko, minister środowiska. Bardzo dziękuję państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. W Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej w Gdyni będzie miało miejsce widowisko wokalno-taneczne pod tytułem Piękna Nasza Polska Cała w wykonaniu reprezentacyjnego zespołu artystycznego Wojska Polskiego. Widowisko to będzie transmitowane na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam od godziny 18:00. W najbliższy poniedziałek, 23 października, w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białej Podlaskiej odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Misyjnego. Program spotkania jest następujący.